Lato Szyn-Zdrój ma swojego ambasadora. Został nim Grzegorz Krycki, który po terapii leczniczo-rehabilitacyjnej w Latoszyńskim uzdrowisku przebiegł 34. maraton belgradzki. Nie ma wątpliwości, że na sukces dębiczanina wpłynęły nie tylko treningi, ogromny upór w dążeniu do celu, ale również lecznicze właściwości tutejszej wody siarczanowo-wapniowej. Tak, zostałem ambasadorem Latoszyna-Zdroju. Myślę, że tak jakby jest kierunek sportowy. Cieszę się, że mogę promować taki obiekt. Ja tu mam akurat 2,5 km od domu, jest ten obiekt ode mnie. Cieszę się, że tak się rozwija z każdym dniem, z każdym miesiącem. Mówię, korzystałem z rehabilitacji, korzystałem z tych tutaj obiektów i na co dzień tak samo, niejednokrotnie po prostu, tak jak każdy z mieszkańców czy miasta, czy gminy, możemy tutaj zażyć świeżego powietrza i trochę odetchnąć od tego codziennego dnia czy stresu. Jest nam miło gościć ambasadora krzewienia kultury, tak bym nazwał. No, powiedziałbym w dość wymagającej dyscyplinie, bo maraton. Po pierwsze gratulacje, a po drugie uzgodniliśmy, że będzie propagować po prostu tą dyscyplinę na terenie naszego regionu i żeby zachęcać wszystkich do uczestnictwa po prostu w takim czynnym wypoczynku, no i sprawdzenia się i swojego ducha, i stanu fizycznego. Oprócz działania przeciwzapalnego, bakteriobójczego i grzybobójczego, woda siarczanowo-wapniowa przyczynia się również do poprawy jakości skóry, zmniejszenia dolegliwości bólowych, obrzęków oraz ruchomości stawów. Ponadto regeneruje tkanki łączne i chrząstki stawowe. Chwali się gmina Dębica. Nowy ambasador już planuje kolejne zawody i deklaruje promocję leczniczych właściwości wód oraz klimatu Latoszyna.